Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Gram na 10 minut i komentuję ruchy. Zapraszam serdecznie. Ranking aktualny to 909, więc do 1000 już się zbliżamy bardzo szybko i dzięki temu te partie na pewno będą coraz na wyższym poziomie. Przeciwnik 947, jedziemy z tematem, czekamy na pierwszy ruch. Ostatnio zdarzył się cheater, ale dwa ostatnie odcinki o tym już było, więc zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, na pewno wyświetli się to w proponowanym filmie lub na końcu, ale też można wejść w wideo, zobaczyć, to polecam. Jest posunięcie E4, ostatnio był Alechin, Karokan też był, D6, E6, dobrze, może niech będzie obrona Karokan. Aczkolwiek wolę Karokana grać niż francuską. Myślę, że na tym poziomie, jak już się powtarzam bardzo często, najważniejsza jest taktyka, więc na tym się będziemy też skupiali. Czyli tak, C6, D5, przeciwnik zagrał E5, czyli wariant zamknięty. Tutaj się wyprowadza gońca na F5 koniecznie, żeby mieć już problem z nim rozwiązany, bo jeżeli byśmy zagrali tutaj E6, no to bez sensu, goniec nie miałby jak oddychać. A wyprowadzając tego gońca, nasze problemy debiutowe mogą zniknąć bardzo szybko. Skoczek na F3, no i po prostu E6, żeby próbować grać C5, wstawić skoczka tutaj. Rzecz jasna, można też spróbować grać skoczek na E7, skoczek na D7, C5, przestawić skoczka tu na C6. Jest dużo ciekawych możliwości w tej obronie, akurat w tym zamkniętym systemie. Zresztą nie tylko w tym systemie, ale tutaj się mogą pojawiać ciekawe rzeczy. Skoczek zagrał na C3, myślę, że ten ruch aż taki wspaniały nie jest, dlatego że warto pewnie zagrać C4 lub C3, a skoczka przestawić przez D2. Może potem go przez F1 i tak, ale dobra, wyprowadzenie figury to wyprowadzenie figury, to się liczy. W tym wypadku myślę, że po prostu zagramy posunięcie C5 i będę atakował centrum. Nie boję się w ogóle takiego szacha, z uwagi na skoczek C6 absolutnie tutaj będę stał dobrze. I w ogóle ta struktura wygląda bardzo podobnie do struktury partii obrony francuskiej z tą różnicą, że nie ma gońca na C8 i to jest wielki plus czarnych w tym momencie. Ogromny plus czarnych, więc ta pozycja na pewno jest już bardzo czarnymi przyjemna. No przeciwnik co może zrobić? Tutaj mogą być próby w postaci skoczek B5, skoczek D6, lecz nie boimy się, goniec dobrze broni. Cóż może zagrać przeciwnik? Może goniec G5, jeżeli taki ruch nastąpi, to też się nie boimy. F6 można rozważyć z tempem, ale bardziej bym chyba rozważał hetman B6, żeby atakować tu przy okazji pionka, ale też naciskać na D4. Poszło wybicie, więc proste wybicie gońcem spowoduje, że łatwiej wyjdę skoczkiem i od razu będę mógł zrobić roszadę. Ok, goniec zagrał na E3. Ten ruch jest po prostu zły, dlatego że ja to wybijam, wybijamy i te pionki będą słabe, więc nawet się nie będę zastanawiał dłużej, więc wybijam na E3. Przeciwnik odbije i hetman B6 z atakiem na jednego pionka i na drugiego pionka. To już wygląda świetnie, ale też ja nie muszę koniecznie tego pionka zbijać. Poczekajcie, ja przeoczyłem coś. Przeoczyłem skoczek na B5, bo jakbym wybił tu, ok, pionek z szachem, tylko że skoczek by wlazł tu, to by mi się nie podobało. Ok, hetman zagrał na D2, wiecie co, muszę teraz zagrać posunięcie A6 koniecznie. No nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wszedł tu skoczek i wszedł na D6. Jeszcze w tej pozycji, jakby skoczek zagrał tu, no to faktycznie jest bicie pionka z szachem. I po ewentualnym zasłonięciu się, no to ok, to król D7 i można grać. Znaczy, wydaje mi się, że tu jakoś tak nie wiem, ale mógłby w sumie zaszaleć. Dobra, jest posunięcie A6. Ciężko powiedzieć, wiecie? Sam się teraz zastanawiam, czy to miałoby sens. Goniec zagrał na D3. No to skoczek E7, żeby wyprowadzić szybciej figurę i przy okazji bronię też gońca. Bo jak wymiana, no to wymiana, więc jest ok. Po ruchu E4. Wybicie, wybicie i zdążę zrobić roszadę. Tutaj czarne nie powinny chyba się obawiać jakichś złych rzeczy. No jest E4, przeciwnik gra bardzo dobrze. Tu oczywiście, aha, bo tutaj jest zagranie skoczkiem, to może nastąpić. On wyprostował sobie pionki, znaczy wymienił jednego ze zdublowanych, ale ten E5 pionek będzie słabym pionkiem, w końcówce szczególnie.
bo nie ma opcji podparcia. Skoczek chce wejść tu, nie mam skoczka tu, więc nie bronię, więc zastanawiam się nad wybiciem. Nawet się nie będę zastanawiał, wybije. Przeciwnik wybije. I wyprowadzę skoczka, żeby wprowadzić szybko wieżę. Z roszadą jeszcze poczekam. Bardziej interesuje mnie wyprowadzenie figur. To muszę zrobić koniecznie. Okej, jest długa roszada. Bardzo ciekawie to wygląda, powiem wam. Bo teraz tak, jak zrobię tu, czy tu będzie miał kopnięcie? Może nie próbować atakować, ale bicie nie... Nie powinno to chyba spowodować mojej porażki. Chyba nie. Zrobimy sobie roszadę. H6 chodziło mi po głowie, ale to też jest opcja zaczepki dla przeciwnika poprzez ruch G4, G5. Ale roszadę zrobić trzeba. Wjazd hetmanem w ogóle nie jest groźny, nawet bym powiedział więcej. Zdobywam teraz hetmana po ruchu. Że D8. Czy ja zdobywam hetmana? Zdobywam. Tak. To bez znaczenia. Tutaj. Jeżeli bicie, to można bić tu. A jeżeli bicie jeszcze raz tutaj, to chyba nawet mogę skoczkiem odbić. Tu ważne jest to, żeby pilnować. Znaczy to się samo pilnuje. Hetman wjechał sam do obozu i traci swoje życie w tym momencie. Więc jest dobrze. Ale muszę przyznać, że naprawdę grał świetnie. Jeszcze prawdopodobnie przeoczyłem jedną rzecz, ale to już widzę obronę. Po prostu taki szach hetmanem byłby niezły, żeby atakować tu, ale skoczek D2. Więc to by się broniło. Wieża D8 po prostu zdobyła hetmana. Ale muszę przyznać, że naprawdę nieźle przeciwnik sobie radził. To, że podstawił, to jest kwestia taktyki, która się niestety pojawia na tym poziomie i jest przeoczana. Jak się uczy całe życie. I bicie skoczkiem. Mata nie ma, pilnujemy, jest hetman za wieżę i kwestia zrealizowania pozycji, przewagi. Skoczek D4. No to przeciwnik podstawił figurę. W sumie nie wiadomo dlaczego. Ok, i powrót. Cały czas pilnujemy tutaj. Jak ktoś się obawia o takich wjazdów wieżami, to czasem warto zrobić po prostu lufcik. W tym momencie nie jest to konieczne. Konkretnie tutaj bronimy, ale dla bezpieczeństwa zawsze można sobie zagrać. Jeżeli gramy na przykład blica, czy partię bardzo szybką, to zawsze jest takie zabezpieczenie. I też szybki ruch wykonany. Jest posunięcie znowu E4. Zastanawiam się nad tym. Wiecie co? A może obronę nowoczesną zagramy? Tak jak gram na najlepszych zawodników tutaj, jak się z nimi spotykam, zagramy obronę nowoczesną i będę strzelał sobie w centrum. Skoczek na F3, ok. Posunięcie D6. Zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. Czy C3, czy wyjdzie skoczkiem. Na razie subtelnie goniec na E2. Ok. Skoczek F6 z atakiem na pionka, no i on powinien wyjść skoczkiem. Wyszedł skoczkiem, my robimy sobie roszadę. Debiut na razie jest rozegrany wzorowo. Goniec F4. To jest rzadkie posunięcie, ale się zdarza. Gońca F4 się w ogóle nie boimy, bo czasami jest wejście takie, jeżeli będzie E5. Więc w tym momencie bardzo mnie kusi ruch skoczek na C6. Oczywiście ruch D5 istnieje, ale zagrał E5. No to w tym wypadku skoczek H5. Z atakiem na gońca, jak goniec tu, to wybijamy i tu wybijamy, zdobywamy pionka więcej. Tylko czy finalnie to dobrze działa? Chyba tak. To musi działać dobrze, jeżeli przeciwnik za szybko nas atakuje, a jeszcze nie zrobił roszady. O, okej, okay. Ten ruch jest godny uwagi. Dlatego, że jak ja wybiję i on wybije, to pilnuje centrum. To jest logiczne. Super logika, ale mimo wszystko ja to biję, mi się bardzo opłaca. Pionkę nie zdobywam, ale tutaj te pionki jego są katastrofalnie źle położone. Teraz tak, bicie tu, on może zbić tym, zagram tak. Będzie tu bicie i tu bicie. To się wydaje dobre. Albo zagrać strategicznie, czyli D5. Pozamykać trochę pozycji, chociaż nie, zamknięcie pozycji mi się bardzo nie podoba. Trzeba po prostu wybić. On może odbić tym pionkiem, ale wtedy ten pionek F4 będzie słaby. Aj, co ja zrobiłem? Mogłem zagrać gońcem na H6 i próbować tu uderzyć. Ale on skoczek G5, F6, goniec.
Nie, no dużo jest ciekawych możliwości, ale nie, no dobra, wybicie i zobaczymy, co on zrobi, bo jeżeli wybije tym pionkiem, to można spróbować się nastawić na tego pionka. I to już będzie miało sens, bo jak taki ruch, to wybicie i na przykład skoczek tu ze zdobyciem pionka, ale wybił pionkiem z F, co było też do przewidzenia. Więc gramy konkretnie, goniec na G4, goniec G4 z opcją zbicia. No to teraz mam opcję bicia tu, jeżeli mi zbije tego, to zbijam tu. Więc ona odbije skoczka, a ja zbiję pionkę za darmo. Prosty motyw taktyczny, który warto powtarzać, jeżeli się nam to uda. Skoczek bije na E5, no i okej. Atakujemy gońca, goniec powinien uciec, a jak nie ucieknie, to jest możliwość zbicia tej figury. Jak najbardziej jest pionek więcej. Jest to bardzo dużo. Mogę też spróbować zagrać tu, no teraz już nie mogę. Dobra, hetman zagrał na E2. Może to być strata tempa, bo jak ja zbiję, to odbiję i dalej jest mój ruch. Zastanawiam się, czy to bicie od razu wykonać, czy jeszcze poczekać. Nie no, wykonujemy bicie gońca. Goniec tutaj może być silną figurą, więc wykonujemy wybicie. I wstawimy hetmana sobie na D6. Tutaj chcę aktywizować wieżę na D8, może szach. O, widzę, że jest długa roszada. Taki ruch niegroźny, bo zagram tu. No to wieża AD8 po prostu. Z pionek więcej. W ogóle coś takiego mogę spróbować zagrać i wymienić hetmany, ale w tym wypadku to hetman B6, żeby pilnować tych pionków, tak jak mówiłem, z atakiem na skoczka. Przeciwnik też wykonuje ruchy. Pamiętajmy o tym. No właśnie, tu też są wykonywane posunięcia. Z C4 nastąpiło. Ok, no A6 zagrać trzeba. Z atakiem na skoczka. Skoczek tu. Ja wiem. Hetman F6. Też bez pionka, jak sobie tutaj przeciwnik pogrywa. To wygląda nieźle, przepraszam najmocniej. Zaziewanko. Skoczek na C3. Ok, taki ruch chodzi mi też po głowie, żeby tego pionka spróbować zaatakować. Albo w ogóle taki ruch, bo on nie może B3 wtedy, bo tu atakuje. Dobra, spróbujemy zagrać sobie logicznie. Gram tu, atakuję pionka. W sumie czemu nie? Jedna wieża już tutaj pilnuje. Przydałoby się zrobić przełom. Z drugiej strony tutaj wybicie skoczka jest ciekawą opcją. No ale jak przeciwnik daje pionki za darmo, to chętnie je przyjmę. I wybicie na C3 upraszcza grę kompletnie. Dwa pionki więcej, nastawimy się na tego. Wymiana oczywiście. Wieża D7 myślę, żeby przy okazji bronić pionka E7, bo może być taki wjazd. Ok. Ta stawimy się tutaj na zdwajamy i taki. Takie posunięcie chyba działa dobrze. Podważamy po prostu tutaj przeciwnika. Podważamy tutaj. Nie może wybić, bo jest strzał tam. Przepraszam, jakieś ziewanie mnie strasznie wzięło. Nie wiem, o co chodzi. O, ziewające szachy, moi drodzy. Jeszcze jest coś takiego jak bicie na E6, bicie i E7. Wtedy on odzyskuje mimo wszystko wieżę, ale ja zagram tu, on mi zbije wieżę, ja zbiję tu. I będę miał no, dużo pionków więcej. No w tym wypadku jest bicie, więc tych pionków będzie jeszcze więcej. No i bicie wieżą, oczywiście z szachem. Przewaga jest ogromna. Można po prostu aktywnie pograć sobie teraz królem. Zajmujemy wolną linię, kontrolujemy piątą linię. Tu działa wszystko pięknie. Ok. Przeciwnik się poddał. W sumie słusznie też. Czuł chyba siłę gry. Rozpocznijmy ruchem E4. C6 teraz zagrał przeciwnik. Ok. To odwrócony karokar w takim razie. Zagrajmy to białymi. Czyli teoretyczne posunięcie i goniec F5. Dobra. Ruch H4 z pułapką G4. Gramy. G4 też jest taki ruch.
Ale H4. H4 jest sprytniejsze, bo po G4 już grozi wzięcie figury. On H5 powinien zagrać, to jest chyba najlepsze posunięcie w pozycji. Ale zagrał H6. To G4. I teraz chyba odejście gońca na D7 z tego co kojarzę, ale nie jestem pewny, więc się tym proszę nie sugerować. Tutaj mi się bardzo podoba posunięcie E6. Bardzo mi się ten ruch podoba. Z tego względu, że po prostu to jest odkryty król i goniec z G7 ma słabsze opcje rozwojowe. Po biciu zagram po prostu goniec F4, przypilnuję pole E5, skoczek F3 jeszcze mogłem zagrać, oczywiście zdążę, po goniec C4 wtedy tu, ale goniec F4 już jest wyprowadzoną figurą i niech sobie strzela po diagonali. Poza tym po zawsze takim ruchu, na przykład G6, mogę zaatakować wieżę, a po skoczku jest G5. Dobra, jest posunięcie hetman na B6. No to cóż, muszę chyba subtelnie zagrać B3. B3 jest konieczne raczej, z tego co widzę teraz, ale to też jest logiczne zagranie z jego strony, a zaatakował mi pionka, którego już nie bronię. Hetman B6 to też ruch, który się wykonuje. W sumie charakterystyczne posunięcie w tych strukturkach czarnymi. Muszę tutaj zagrać skoczkiem, przypilnować pionka i pomyśleć o gońcu D3. Jak zagra przeciwnik? No te partie, słuchajcie, już na tym poziomie są całkiem takie sensowne. Wydają się całkiem sensowne. Albo po prostu przeciwnicy też dłużej myślą, słusznie zresztą, bo gdzie się tutaj śpieszyć, prawda? Więc tak, plan jeszcze raz. Skoczek na F3, chcę sobie zagrać i goniec na D3. Skoczek musi bronić pionka, ale jest ruch C5. Okej, okay. Zastanawiam się, czy w ogóle nie podejść do tematu agresywnie. Podejdę do tematu agresywnie i zagram skoczkiem na F3. Pozwolę mu zbić pionka. Będę już miał dwa pionki mniej. Wtedy gońcem. Wtedy będę miał opcję na szybką roszadę, wieża E1. No skoczek zostanie mi do wyprowadzenia. To będzie trudniejsze, ale coś za coś. Tu już będę mógł jakoś popróbować agresywnie przeciwnika postraszyć. Liczyłem na ten ruch. Słuchajcie, goniec E5. Jest problem. Taktyczny problem. Skoczek F6 zasłona, G5. Zdobywamy tutaj materiał. Poza tym taki ruch G6 jest fatalny, nawet jakby nie było opcji zdobycia wieży, znaczy zaatakowania w taki już bardzo bezpośredni sposób, bo to blokuje gońca. Strasznie blokuje gońca. Niedobre posunięcie, bardzo złe. No ale w tym wypadku też jest konkret, jak zresztą widać. No tutaj co? Zagranie skoczkiem. O, wybicie, wybicie. Jeszcze się wieża otworzyła. To już w ogóle zaraz straty materialne będą przeogromniaste. Prawdopodobnie. Skoczek tak, ok, zagramy tu oczywiście, czyli zdobywamy figurę. I teraz zastanawiam się nad biciem, bicie tu. Tak zrobimy, skoczek wszedł, bo jeżeli zbije tu, to mam skoczek G6, jak odbije, to po prostu wieżę bierzemy. Jak wieża zagra na G8, to bijemy tutaj i dalej wisi goniec. Jak już jakąś taką przewagę się udaje nam zdobyć, to pamiętajmy o tym, żeby te figury nasze szybko wyprowadzić, ustabilizować pozycję, nie grać na wariata do końca. Czasami to zdaje egzamin oczywiście, ale czasami nie. Nie wiem dlaczego przeciwnik oddaje mi wieżę. Prawdopodobnie wynika to też z przeoczeń sporych.
No więc kulturalnie te wieże biją. Goniec na e4, f3. Czy szach jakiś istnieje? Żeby króla tutaj męczyć mocno. Szach nastąpił ze strony przeciwnika. No dobra, skoczek d2. Bronimy. Przy okazji figura wyprowadzona. Oczywiście on może naciskać gońcem na b4, ale to jest bronione dwa razy, więc na razie się tym nie przejmujemy. Po prostu czas na gońca. Więc on będzie musiał tutaj się wykazać czymś. Może tu? To f3. Przepraszam za emocje. Kurczę, co się dzieje z tym ziewaniem dzisiaj? Dobra. Jest atak. Zaraz, bo się zastanawiałem nad hetman h5. Tak zrobimy. Wtrącimy szacha najpierw i potem f3. Bicie pionka tu ma chyba małe znaczenie, chociaż trzeba będzie policzyć, bo wtedy goniec wejdzie tu. Zobaczymy, gdzie król się poruszy. Król poruszył się właśnie tutaj. Może damy szacha jeszcze wtrąconego? Dlaczego by nie? Niech ten skoczek już jakieś pola tam ogarnia, bliżej centrum. Okej, okay. A tu już goniec nie wejdzie. To jest dobra informacja dla nas. Gramy F3 w takim razie. Nie, no słuchajcie, no wyłączam kamerę po prostu. Sam na siebie nie mogę patrzeć, jak ziewam. Dobra, włączam, włączam oczywiście. Włączam, włączam. Goniec zbił pionek. Okej. No to co? Skoczek H6 z opcją wjechania tu na F7. Chyba tak trzeba. Chyba tak trzeba grać. No, widać, że tych pionków dużo u niego, ale cholam się, bierze i lekko figurę więcej, więc to już jest kompletnie wygrana pozycja. Ale trzeba jeszcze ją dograć i wygrać, nie? To jest najtrudniejsze właśnie w szachach. Jakie przewagi traciliśmy w swoich partiach, to pewnie... O właśnie! I to jest właśnie taki moment, gdzie przeciwnik może mnie bardzo zaskoczyć. Tutaj wjazd, tu się zasłonie. Ojej, D3 będzie. Właśnie. Fiu, 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 fiu. Ale muszę tak zagrać. Tutaj, tu, D3. No zawsze mam obronę taką. Ojej. Coś tam będzie trzeba oddać. No ale jest na związaniu goniec, więc jak tutaj i goniec E2, D3, to wtedy hetman tutaj, jak wybicie tu do końca... Na E2 to wieża bije na C2, więc to też się zgadza. Okej. Tu będę musiał oddać wieżę za gońca. Ten goniec dosyć silna figura. Szach i tu pójdziesz, tak? Tutaj nic nie grozi, bo tu, choć trzeba uważać. Wiem, co zrobimy. Goniec B5. To takie sprytne posunięcie. Teraz jak mi da szacha, to ja zagram tu. Hetman będzie musiał gdzieś uciec, a D3 nie ma, bo goniec zawsze zbija. A na F1 by już tej roli nie spełniał, bo król by go zasłonił. Więc tutaj grozi zagranie takie. Król i tutaj i spadają figury.
Słuchajcie, no, gra na poziomie 900 tych zawodników tutaj, z którymi się spotkałem, jest naprawdę imponująca. Naprawdę imponująca. No, pierwsza rzecz, taktyka, ja rozumiem, podstawki, no to będzie, będzie na tym poziomie bardzo często, ale sposób, w jaki przeciwnik rozgrywa logicznie te ruchy, mi się szalenie podoba. Ja tutaj wielką pochwałę teraz rzucam w stronę przeciwników, dlatego że trzeba tę pochwałę rzucić, bo naprawdę świetnie im to wychodzi. Słuchajcie, zostawimy pułapkę, szach. I jeżeli teraz będzie zasłona, to mam taki ruch jak na przykład skoczek c4 i zdobywam hetmana. Tak się też dzieje. Mogę skoczek też e4 zagrać. Czy ma to jakieś znaczenie? No, chyba nie ma. Tak, i zdobycie hetmana to na pewno było przeoczone. No i chyba to mamy. Dokładnie, przeciwnik padł. Ale naprawdę, gratulacje dla moich przeciwników za naprawdę, naprawdę ciekawą grę. I taką dosyć, myślę, że solidną. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek kończymy. Dziękuję za uwagę. Przypominam, szachowo.pl. Macie 10% zniżki. Wszystkie informacje są w opisie pod filmem. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.